I to są nazwiska dzieci, które zginęły w czasie oblężenia. Nie tylko w Polsce jest gorąco, ale również w całej Europie. W Sarajewie też zapalił się autobus. Jak widzicie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Przypomniało mi to obrazki z wojny. Na szczęście wojny już nie ma, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię Bośni i Hercegowiny od XIX wieku. Będzie to historia w pigułce. Dowiecie się też, czym są róże sarajewskie i poznacie najsmutniejszą chyba historię miłosną, jaką w życiu sam słyszałem. Także serdecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Austriacy rządzili, jak wiemy, do końca I wojny światowej, którą wypowiedziały właściwie Serbii, przegrały wojnę i powstało Królestwo Jugosławii, ale nie rządzone przez Bośniaków, tylko rządzone przez królewską rodzinę z Serbii, Karadziordziewiczów, gdzie stolica była w Belgradzie, pałac królewski był w Belgradzie i można powiedzieć, że w latach międzywojennych, między I wojną a II wojną światową, Sarajewo zostało zaniedbane przez serbską rodzinę królewską Karadziordziewiczów. No i wtedy można powiedzieć, że nastąpiła taka stagnacja tego miasta. Potem wybuchła wojna na terenie, tutaj powstało niezależne państwo chorwackie, Ustaszy, kolaboracyjny rząd Ante Pavelića, który kolaborował wspólnie z nazistowskimi Niemcami i były prowadzone walki przeciwko partyzantom królewskim royalistycznym, serbskim, czyli czetnikom, którzy potem powoli zaczęli przechodzić na stronę Niemców, pomagać im i współpracować w walce przeciwko nowej sile, która pojawiła się, ogromnej sile, która pojawiła się w Jugosławii, mianowicie partyzantom Tito, który sam pochodził chyba z Chorwacji, z tego co wiem, nie był dość lubiany przez Serbów, z tego co słyszałem. Tito zorganizował ogromną internacjonalistyczną, można powiedzieć, jugosłowiańską partyzantkę komunistyczną, współpracującą ze Związkiem Radzieckim na początku. No a później od 1943 roku, kiedy alianci dowiedzieli się, że pomoc, która idzie od nich do czetników, jest marnowana, ponieważ czetnicy współpracują z Niemcami, z Gestapo, Churchill przeniósł pomoc na Tito. Tito udowodnił mu, że nie jest prostalinowski, co bardzo się spodobało Churchillowi, nie za bardzo Stalinowi, rozpoczęły się takie niesnaski. Aczkolwiek partyzantka Tito zdominowała Jugosławię w czasie II wojny światowej, prowadziła zwycięskie bitwy z Niemcami, z wojskami okupacyjnymi i można powiedzieć, że to partyzantka Tito z niewielką pomocą Armii Czerwonej przy wyzwalaniu Belgradu wyzwoliła, partyzantka sama wyzwoliła całą Jugosławię. No i Sarajewo znalazło się w nowej socjalistycznej Republice Jugosławii. Koniec historii, moi drodzy. A właściwie później już jest tylko okres titowski, który Jugosłowianie, mieszkańcy tych republik obecnie niepodległych wspominają z nostalgią. Wielu mieszkańców wspomina z nostalgią, mówią, że wtedy żyło się lepiej niż teraz. No wiele osób starszych wspomina generalnie młodość lepiej, no ale nie tylko z tego względu. Z względu tego, że wszyscy mieli pracę, była darmowa opieka zdrowotna, można było wyjeżdżać za granicę. Nie było wolności słowa, nie wszystko było piękne, aczkolwiek żyło się im naprawdę lepiej i to już nie jedna osoba z Bośni i Serbii mi to powiedziała, więc nie mówią to tylko jacyś starsi ludzie, bardzo starzy Serbowie albo komuniści, ekskomuniści. Generalnie ludziom się podobało. Dowiedziałam się też o tym od taksówkarza serbskiego w serbskim Sarajewie, który powiedział, że najgorsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć tutaj ludziom, to jest rozpad Jugosławii titowskiej. Widzicie, jest to takie miejsce, gdzie jest internet, gdzie można podłączyć laptopa i ludzie tutaj pracują, jest klima. Także w Sarajewie też, Sarajewo też jest dobre dla cyfrowych nomadów. Są takie miejsca. Właściwie przypadkiem trafiłem na to, nawet nie szukałem tego w internecie i ma fajny klimat, popatrzcie. Thank you.
że jestem na Merkale, na rynku Merkale, gdzie w 1994 roku w lutym spadł pocisk moździerzowy, zabijając 60 osób i było 150 osób rannych w tym miejscu właśnie. To jest tak zwana Róża Sarajewska, czyli miejsce, w którym zginął człowiek od pocisku moździerzowego. I w sumie w samym Sarajewie jest ponad 100 takich róż. A to są nazwiska osób, które zginęły w czasie tego ataku. Na Merkale Market w lutym 1994 roku zginęło 60 osób i ponad 150 było rannych. To są ich nazwiska. To jest pomnik poświęcony dzieciom, które zginęły w czasie oblężenia Sarajewa. Symbolizuje matkę chraniającą dziecko, ten większy kamień. A tutaj widać stópki dzieci odbite w metalu. Ten metal został stopiony ze szrapneli i pocisków, które spadły na Sarajewo i został stopiony i tutaj stanowi podstawę tego pomnika. I te stópki symbolizują dzieci. 1600 dzieci zginęło od bombardowania sił serbskich i od snajperów serbskich, którzy otaczali miasto przez 3,5 roku. No to są nazwiska dzieci, które zginęły w czasie oblężenia. Nie ma tu wszystkich nazwisk, ale jak się obkręca tym, to można usłyszeć taki dźwięk, jakby dzieci bawiły się na podwórku. Tutaj jest kolejna Róża Sarajewska, czyli miejsce, gdzie spadł pocisk moździerzowy. Widać pod kątem, że spadł z północy. Tam, stamtąd. Czy tam jest północ? Czy stamtąd spadł pocisk moździerzowy? Chciałbym wam opowiedzieć jedną chyba z najsmutniejszych historii związanych z Sarajewem i z oblężeniem Sarajewa. Jest to bardzo smutna historia, więc ostrzegam z góry osoby wrażliwe, żeby tego więcej, dłużej nie oglądały. Stoję w miejscu, które było blisko linii frontu, gdzie wojska bośniackie walczyły z wojskami serbskimi. Tam po drugiej stronie, z tyłu za mną, widać budynek parlamentu bośniackiego, gdzie ogłoszono niepodległość w 1992 roku, co spowodowało oblężenie. A po drugiej stronie widać wzgórza z cmentarzem. Nie wiem, czy widzicie taki żółty budynek. Żółty budynek tam dalej jest widoczny. I na prawo, w górę i na prawo od tego budynku jest taki biały budynek. I tam są drzewa. Te drzewa to cmentarz żydowski. Z tego cmentarza, właśnie z tego wzgórza, serbscy snajperzy ostrzeliwali tą część Sarajewa. I tam widać dalej, za budynkiem podejdę dalej, widać tramwaj jedzie. Tam jest właśnie słynna aleja snajperów. Przedtem nie było tej budowy tutaj, było wszystko widać jak na dłoni z tamtego wzgórza, właśnie tam, gdzie ten żółty budynek jest widoczny. Praktycznie codziennie snajperom udawało się kogoś zabić. Ludzie nie mogli przechodzić przez przejście widoczne. Czasami udawało się przebiec za jakąś ciężarówką Narodów Zjednoczonych z napisem UN, białą ciężarówką. Żołnierze ONZ-u pomagali przekraczać skrzyżowanie ludziom, ale wielu osobom się nie udało i po prostu umierali na oczach wszystkich, na oczach całego świata, na oczach Hammer. Tam dalej jest też hotel, w którym zamieszkiwali dziennikarze, on nie był ostrzeliwany. Serbowie dokładnie wiedzieli, w kogo strzelać. Strzelali do ludności cywilnej, nie ruszali dziennikarzy po to, żeby nie robić sobie problemów. I właśnie z tego cmentarza, na tym cmentarzu żydowskim były pozycje snajperów, którzy mieli tą część miasta praktycznie jak na dłoni. Otóż pewnego dnia w roku 1993 pewna para, Serb i bośniacka muzułmanka, Admira i Boszko, postanowili, że opuszczą miasto oblężone. Oni kochali się od dłuższego czasu, już przed wojną zaczęli się ze sobą spotykać. Ich rodziny też lubiły się. Rodzina muzułmańska Admiry i Boszko był Serbem. Planowali zostać w tym mieście, ale oblężenie się przedłużało, więc stwierdzili, że razem opuszczą miasto. Boszko miał taki plan i Admira mieli taki plan, takie marzenie, że wyemigrują do Stanów Zjednoczonych i zbierali pieniądze. Dla Boszko udało się porozumieć z oddziałami serbskimi po drugiej stronie, właśnie, że
opuści danego dnia razem z Amirą oblężone Sarajewo przez ten most. Ten most, który tutaj widzicie, ten most. Tylko nie będzie to takie proste. Oddziały serbskie powiedziały, że mogą go przepuścić razem ze swoją dziewczyną, narzeczoną, pod warunkiem, że zapłaci kilka tysięcy niemieckich marek, ówczesnych niemieckich marek, czyli kilka tysięcy euro na dzisiejsze pieniądze. Co się stało później? W wyznaczonej godzinie z plecakiem pełnych pieniędzy udali się na most, pożegnali się ze swoimi bliskimi i zaczęli przechodzić most. I tego dnia miało być zawieszenie broni, miał nikt nie strzelać. Pierwszą kulę otrzymał Bożko, zmarł niestety w ciągu kilku sekund. Następną kulę dostała Admira, ale ona jeszcze żyła i zaczęła czołgać się w stronę swojego ukochanego i objęła go. Dopiero po kilku minutach została dobita przez snajperów serbskich i leżała w objęciach z nim, teraz uwaga, przez 8 dni. Przez 8 dni ta para nie została zabrana, zwłoki tej pary nie zostały zabrane z tego mostu, ponieważ wszyscy bali się podejść, ponieważ cały czas każdy, kto się zbliża do mostu, był ostrzeliwany przez snajperów. Wyobraźcie sobie cierpienia rodziny Bożka, rodziny Admiry, gdzie ich dzieci, 25-letnie dzieci, leżą na moście, martwe, w objęciach. Dopiero po 8 dniach udało się przekonać Serbów, oddziały serbskie, żeby te ciała zabrały. Więc ktoś z tych wzgórz wszedł i po prostu pod osłoną nocy zabrał ciała. Nikt ze strony bośniackiej nie strzelał. Po wojnie urządzono im pogrzeb, leżą we wspólnym grobie, tam jest takie wielkie serce w tym grobie. Jest słynne zdjęcie tej pary zastrzelonej, zrobione przez znanego fotografa, który później, ileś tam lat po wojnie, zginął w Sierra Leone i jego życzeniem było, że jak umrze, leżeć obok Romeo i Julii Sarajewa, w grobie obok Romeo i Julii Sarajewa. I tak się stało, ten fotograf leży, nie pamiętam jego nazwiska teraz, a możecie sprawdzić to pewnie w internecie. Także tak, taka jest właśnie najtragiczniejsza historia, jak usłyszałem, jeśli chodzi o oblężenie. Takich historii pewnie było wiele, ale to jest historia, która zrobiła na mnie chyba największe wrażenie. Zawsze chciałem odwiedzić Sarajewo. Nie sądziłem, że ta wizyta wywoła we mnie tyle emocji. Gdy pierwszy raz słuchałem historii Admiry i Bożka z Sarajewa, płakałem. Gdy oglądałem bloki z wielkiej płyty z dziurami po kulach, zastanawiałem się, jak niewiele nam brakuje, by z raju, którego na co dzień nie doceniamy, stworzyć piekło. Nie należę do osób religijnych, ale chcę zakończyć tę serię z Sarajewa modlitwą Eusebiusza z Cezarei. Abym nigdy nie odniósł zwycięstwa, które skrzywdzi mojego przeciwnika. Niech pogodzę przyjaciół, którzy się na siebie gniewają. Niech udzielę wszelkiej potrzebnej pomocy moim przyjaciołom, wszystkim ludziom w potrzebie, w ramach moich możliwości. Abym nigdy nie zawiódł przyjaciela w potrzebie. No i tak jak pisał Martin Buber, świat będzie taki, jacy będziemy dla siebie. I nie trzeba mędrca, żeby to wiedzieć.